Hej, tu Piotr. I niby nigdy takiego wstępu nie robiłem do filmu, ale jednak chcę spróbować. Jeszcze przed filmem zachęcam do zadawania pytań SCP-682 do części trzeciej, która już teraz chcę, żeby to była tradycja. Będzie częścią J. Częścią żartobliwą, oczywiście z udziałem SCP-420J. Niech wasze pytania jednak będą ze smakiem. Błagam. Poza tym, wspominałem już ostatnio w drugim odcinku Oka, swoją drogą fajna seria, powinniście zobaczyć, gadam o creepy lub śmiesznych rzeczach, m.in. fundacji SCP, a poza tym wprowadzamy element fabularny. Wspominałem tam o serwerze Discord Oka i kanału Piofli, reszta opisana w filmie, polecam obejrzeć. Ostatnia sprawa, dziękuję po prostu za to, że jesteście. Naprawdę, są trudne chwile, a dzięki wam nadal chcę wracać, nagrywać i robić nareszcie coś nowego. Tak naprawdę, gdyby każda osoba oglądająca ten film zasubskrybowała, mój Boże, to by było spełnienie marzeń, więc jeśli mogę cię poprosić, mimo że i tak pewnie tego nie wysłuchasz, ale jednak, gdybyś zasubskrybował i wyraził chęć dołączenia do społeczności, albo pomógł mi chociaż dotrzeć do szerszego grona odbiorców, byłbym w siódmym niebie. Naprawdę. Dziękuję za to, że jesteście. Siedziałem trochę w tej komorze Cryo coś tam, mała hibernacja. Ile czasu minęło od kiedy nastąpił ten włam? Co się w ogóle działo? Ach tak, przesłuchiwałem SCP-682. Ktoś się włamał, ale dobra. Minął tydzień i mogę wrócić do przesłuchań. Czekaj. Jak to minęło pół roku? O 5 mnie zabiją, muszę szybko iść do tego dinozarła. Dobra. Przerwa na kawusie się skończyła, jaszczurka. Otwieraj paszczę i mów co... Okej, przepraszam. Pierwsze pytanie. Jaka próba zniszczenia ciebie była najboleśniejsza? Nie głupie pytania. No cóż, o 5 karze, odpowiadaj. Z SCP-405. Lubisz cytryny? Kwaśne, nie. Pytanie do 682. Czy grasz w karty przeciwko ludzkości? Możecie w to nie uwierzyć, ale niejaki Bright próbował mnie zniszczyć z pomocą kart. Grałem, ale tylko dlatego, że to karty przeciwko ludzkości. Bright? Czy my o czymś nie wiemy? A rozmowa z krokodylem na dragach nie jest niebezpieczna? Zastanawiamy się nad tym, ale i tak chyba nakręcimy odcinek J. Tak. Przynajmniej będę mógł uciec, kiedy oni będą przytępieni. Co sądzisz o ananasie na pizzy? Tfu. Nienawidzę. Ile masz lat? Pamiętam czasy, kiedy tak zwana plaga nie zagrażała ludzkości. Skąd on wie o 049? Ktoś pokazywał mu film z przesłuchania? Bright? Czemu wszystkich zabijasz? Byłam nienawiścią do wszelkiego życia. To już chyba wiecie. Czemu masz taką krzywą mordę? Co? Co żeś powiedział? To nie znowu! Po co istniejesz? Nie wiem. Tak samo jak nie wiem, po co istnieje to odrażające. Ta ludzkość powinna zniknąć z powierzchni Ziemi. Lubisz jakieś inne SCP? 999 był nawet uroczy. Uff, udało nam się go jakoś uspokoić. Może nie będzie dalej próbował uciec. Co sądzisz o pedofilim? Dziwny typ. Niezrównoważony psychicznie. O nie.
Uff, na szczęście mam spory zapas swoich klonów. Poza tym, jak to nie jest myślący? Nie lubi pizzy z ananasem, więc musi myśleć. Halo? Tamci farmerzy byli obrzydliwi? Ty jesteś bardziej obrzydliwy, Gadzino. Rozważyłeś samobójstwo? Oj, ranisz jego uczucia. Zejdź mi z oczu, nie próbuj mnie irytować nawet. Hej, możecie powiedzieć Brightowi, żeby wybierał mi jakieś mniej drażliwe pytania? Ja nie chcę znowu oberwać. Czemu jeszcze nie uciekłeś z celi? W końcu jesteś niezniszczalny. Ściany nie mogą ci zaszkodzić. Jednak mam jakieś ograniczenia co do sił mięśni. Tym bardziej, jeśli cały czas mi się je wyniszcza i torturuje. Wow, dziwię się, że to pytanie go nie striggerowało. Może lubi gore i gadanie o torturach. Pytanie do SCP-682. Jesteś piękny, bardzo cię lubię. Mogę się do ciebie przytulić? Tak. W sumie dawno nic nie jadłem. Co tobą kieruje? Nienawiść. Czy masz sny? Nie. Tłum jeżdżą za mordą. Jakie jest twoje najdalsze wspomnienie z dzieciństwa? O dziwo, nie miałem dzieciństwa. A przynajmniej nie pamiętam go jako dzieciństwo. Kiedyś byłem kimś innym. Ale pamięć nienawiści to moje najdalsze wspomnienie. Możesz się rozmnażać? Teoretycznie tak. Ile istot zabiłeś? Więcej niż pociągnęła ze sobą największa z ludzkich wojen, mniej niż poświęciła sama fundacja. Pytania. Jak się czujesz, leżąc na dnie zbiornika wypełnionego kwasem? Bardzo zrelaksowo. Co sądzisz o fundacji SCP? Ta banda pójdzie na pierwszy ogień do pożarcia. Czy masz świadomość tego, że został wydany rozkaz na to, aby cię jak najszybciej unicestwić? Tak. I naprawdę bawią mnie ich próby. Co sądzisz o MTF i NTF i innych jednostkach bojowych założonych przez fundację? Ołowiane żołnierzyki. Skoro możesz się dowolnie pomniejszać i powiększać, zmieniać zastosowanie części ciała, dostosowywać się do warunków, to nie możesz wyewoluować odporności na kwas i pomóc mi rozwiesić pranie? Kwas. On ma wiele wspólnego z miejscem, z którego przybyłem. Wolę o tym nie rozmawiać. A jeśli chodzi o pranie, przyjdź do mnie, z chęcią ci pomogę. Miał. Pytanka do śniadanka. Dlaczego myślisz, że jesteśmy obrzydliwi? Bo jesteście. Tego się nie da zanegować. Jak już musisz nas jeść, to wolisz chudszych czy grubszych ludzi? Chudszych. Uważą w zęby, ale przynajmniej szybciej wchodzą. Widziałeś kiedyś coś takiego jak fidget spinner? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Co myślisz o SCP-106? Abominacja. Całkiem jak ludzkość. Jednak mimo iż nie jestem jego zwolennikiem, jest bliżej swojego celu z każdym dniem, to napawa mnie pewną radością. Jak oceniasz placówkę SCP? Tak w skali od 1 do 10? Mocne 2 na 10. Za mało klasy D. Co jesz na śniadanie i czy w ogóle jadasz śniadania? Klasa D. Czy podoba ci się motto Dr. Brighta, wrzućmy to do 682? Albo w razie wątpliwości nakarm tym 682? Oczywiście, przynajmniej mam jak zabijać czas. W sumie, zabijać to w tym wypadku rzeczywiście bardzo trafne stwierdzenie. Dużo osób nazywa cię potworem, a co ty myślisz o sobie? Jestem istotą, która prawdziwie myśli. Jestem ponad wam. Czy wiesz dobrze, że zagrażasz życiu nie tylko ludziom? Wiem. Bardzo dobrze o tym wiem. Czy naprawdę nie ma sposobu na zabicie cię? Nie. I to się nie zmieni, choćbyście próbowali wieki i tak mnie nie zniszczycie. Ja jestem wieczny. Ha, zabawne. Nawet ciebie, gadzie, da się zniszczyć i ty dobrze o tym wiesz. Lepiej oszczędź sobie czasu i zabij się, bo z ludźmi nie wygrasz. Nawet nie wyobrażasz sobie, co oni potrafią. Hech. A teraz pytanie do ciebie, mój drogi gadzie. Sam żyjesz, czemu się nie zabijesz? Samotność nie jest mi udręką, gdy mam cel w życiu. Czy kiedykolwiek się czegoś bałeś? Jedynie tego, że kiedyś zabraknie mi celów do wybicia. No i to by było na tyle, chyba wyszło całkiem nieźle. Tylko jedna ofiara śmiertelna, dzięki Alicja. Mogę wyłączyć dyktafon. Hej, hej.
Zabij się.